15. Ostatni wyścig dzisiejszych zawodów przed nami. Przy prowadzeniu gospodarzy 47 do 37. No i teraz już czas rozpocząć rywalizację. W tym ostatnim biegu Janusz Kołodziej nie kwapi się, by podjechać do taśmy, ale ostatecznie to on pierwszy ruszył motocykl. Janusz też, myślę, jest świadom swej siły i siły motocykla. Tego, jak dotychczas ten motocykl jechał, pracował. Popatrzmy, Kołodziej wyszedł ze startu najszybciej i obejmuje prowadzenie, ale tam napędza się po wewnętrznej Davy Watt. I zobaczymy, czy Australijczyk poradzi sobie z kapitanem jaskółek. Tak jest! Davy Watt wyprzedza Janusza Kołodzieja. Teraz jaka będzie riposta Kołodzieja i czy stać będzie Janusza Kołodzieja na odpowiedź? Piękna walka teraz Kołodzieja z Wattem i Kołodziej znów jest pierwszy. Tasują się na torze. Watt wychodzi znów na prowadzenie. Kapitalna walka Janusza Kołodzieja z Davy Wattem. Australijczyk jakby chciał pokazać, to jest mój tor i ja tu rządzę. Wcześniej złożył się do tego wirażu Australijczyk i to on tutaj w tej chwili prowadzi. No ciekawe, na tej prostej, pięknie, gdzie meta. Naprawdę pięknie. Finezja można właśnie w tym momencie. Davy Watt, Janusz Kołodziej. Ale to jest rewelacja, to co oglądamy w tym momencie. Walka Janusza Kołodzieja i Davy Watta i chyba Australijczyk wyjdzie z niej zwycięsko. Tak jest. 4 do 2 wygrywają rzeszowianie, zmęczony Janusz Kołodziej nie dał rady. Ale naprawdę finezja, to jest to, co w Rzeszowie jest najpiękniejsze. Mieliby to właśnie w tym momencie przed oczami. Piękna, czysta walka. Zauważ, że tutaj nie było żadnych zagrań, nie fair. Chłopaki sobie w tym momencie dziękują, podnoszą ręce jeszcze do siebie. I to jest ten piękny właśnie moment. To, co jest najładniejsze w żużlu. Ostro, łokieć w łokieć. W zasadzie co chwila zmieniają swoje pozycje, ale bardzo czysto. Cieszy się Davy Watt z tego zwycięstwa. Także 10 punktów na jego koncie. Janusz się znalazł po gromce, no po prostu. 17 punktów to bardzo dużo. 8 punktów Dawida Stachyry, bardzo ważne punkty. Tak, no bardzo ważne. Z kolejny zawodnik w Rzeszowie, który na poziomie 10 punktów w tym momencie zasilił drużynę. No to jest właśnie to, o czym wspominałem. Janusz Kołodziej 17, a potem 2 razy po 5, 2 razy po 4, 2 razy po 2 w drużynie tarnowskiej. A w drużynie gospodarzy mamy 30, 9, 8 i 4. No. To jest właśnie powód, dla którego Rzeszowianie byli dziś zespołem lepszym i zasłużenie wygrali. Byli wyrównanym zespołem i tym samym wyrównali. No tutaj u nas nie było takiego wsparcia dla Janusza, na jaki być może liczył, być może zespół. 51-39 wygrywa Marma Polskie Folie Rzeszów z Unią Tarnów. Ale wróćmy do tego wyścigu. Mamy powtórki w tym momencie, jeszcze zagadaliśmy się, ale naprawdę jest na co popatrzeć. Tutaj Janusz, mimo że był bardzo szybki, Davy Watt również był spasowany do toru, był w stanie przykontrowywać i wychodzić przed Janusza z wyjścia z łuku. Naprawdę był wymagającym przeciwnikiem w tym momencie. No walka była kapitalna. Tu na prostej, gdzie jest meta, prowadził Australijczyk, na przeciwległej prowadził Janusz.